kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. To Jest Boks dzisiaj tuż po konferencji z Łukaszem Różańskim. Ostatnio pogadaliśmy w Rzeszowie trochę dłużej. No teraz trochę krócej i konkretniej, bo działo się trochę. Spojrzałeś rywalowi w oczy. Co zobaczyłeś? Ja to tam nic nie widzę, tak? Raczej się nie staram, wiesz, wyłaniać. Myślę, że trochę zdenerwowania, tak? Ale to, mówię, no, to jest część tej naszej walki, także trzeba to wszystko wypełnić, wszystko, co jest zaplanowane przez organizatora. Zestresowała Cię konferencja, nie zestresuje Cię walka? Zestresowała mnie konferencja ze względu na to, że 5 minut przed wejściem na salę dostałem informację, że przeciąga się termin walki, tak? O ten tydzień czasu. Także tutaj trochę burza w głowie i myśli różne, tak? Ale tak ogólnie to mówię, no, trochę też tych kamer, dziennikarzy, także pierwszy raz miałem taką sytuację, że nie wiem, no, też pierwszy raz taka gala będzie w Polsce, która będzie pomieszana sportowa z free fightami. Właśnie, co ty myślisz o tych free fightach? Marcin Najman, słynny zawodnik właśnie z tego, że robi dym, robi friki. Tutaj dzisiaj było kulturalnie, ale jednak to nie są zawodnicy na waszym poziomie. Ja powiem tak, no ja się tutaj ciężko mi jest się wypowiadać, skoro organizator tutaj i promotor Andrzej Wasilewski tak zdecydował, bo to widocznie pewnie to ma na celu podniesienie po prostu oglądalności naszej walki, tak? No i cieszę się z tego powodu, że będzie więcej ludzi nas po prostu oglądało. Myślisz, że ci kibice, którzy mają być w tym przesuniętym terminie, to jest bardziej skok na kasę i bilety, czy faktycznie jesteście głodni tego, żeby kibice byli i dopingowali? No, ja cały czas o tym myślałem, żeby kibice mogli być, ze względu na to, że to się odbywa u nas, u mnie w mieście, tak, można powiedzieć, i cały czas jest mnóstwo wiadomości, nie wiem, telefonów odnośnie biletów, czy będzie można z kibicami, czy będzie można kupić bilety. Zainteresowanie jest ogromne, no z całej Polski ludzie dzwonią, tak? No ja nie byłem w stanie nic odpowiedzieć, ale teraz no, na chwilę obecną pewnie jakaś tam część biletów, które rozejdą się pewnie szybko, można powiedzieć, no bo zainteresowanie jest duże. Czyli to może być taka trzecia ręka. Kibice. No tak, na pewno będzie dużo fajniejsza atmosfera jak przy samych kamerach, tak, można powiedzieć. No i będą te emocje, tak, które niosą właśnie kibice i doping. Artur po raz kolejny zasugerował, przez chwilę już myślał, że ta zmiana terminu to jest znowu sprawka jakiejś zmowy. Później jednak policzył to sobie, że godzinowo by to się nie zgadzało. Ale już wiesz, są takie teorie, że ty może jeszcze nie trenujesz nawet do tego pojedynku, bo pojedynek będzie za kilka miesięcy i będzie się przesuwać go w nieskończoność. Nie, no tutaj, tak jak powiem, no akurat Artur pierwszy się dowiedział, bo ja przyszedłem później na konferencję i wchodząc 5 minut przed konferencją dostałem tą informację. Trochę tak naprawdę zamiast być na konferencji, to trochę miałem w głowie tą zmianę terminu, bo nawet trenerzy nie wiedzą, chyba że oglądali tutaj konferencję, no to wtedy się dowiedzieli, no bo na razie nie wiedzą, będę dzwonił do nich, jutro usiądziemy i pewnie po prostu będziemy nad tym dyskutować. Artur robi wrażenie większego. Jak ty go oceniasz? Nie wiem, no dzisiaj był w swoim garniturku, tak? Także no, dla mnie, mówię, no, nie ma to znaczenia najmniejszego. Ja chcę zrobić właśnie ten limit, chcę wejść przygotowany do walki. Zresztą tak jak ci mówiłem, no, widziałeś moje przygotowania. Nie leżę tam po prostu i nie patrzę w sufit, tylko po prostu pracuję. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.